O Jezus Maria w drugim naszym spotkaniu. No i po wręczeniu nagród, jak widać, pełna tutaj satysfakcja chyba, bo i awansowaliście do Ekstraligi, wiele nagród zgromadziliście, więc zapytam o krótkie podsumowanie sezonu. Do finału Ligi, Pucharu Ligi nie awansowaliście, ale i tak dostarczyliście tutaj wielu emocji. No tak, z tego sezonu jesteśmy naprawdę zadowoleni. Nie spodziewaliśmy się, że przy naszym pierwszym sezonie uda się już awansować do Ekstraligi. No, czeka nas na pewno ciężka przeprawa w przyszłym sezonie. Będziemy grać w Ekstralidze, no ale mamy teraz 4 miesiące, żeby się przygotować. Ale zaskoczeni jesteście, czy nie? Czy jakby pracowaliście nad tym sukcesem, czy on przyszedł w ostatniej chwili i nie spodziewaliście się go? Szczerze mówiąc, mieliśmy taki plan. Naszym planem było, żeby znaleźć się w środku tabeli. To był nasz plan, który okazało się z nawiązką zrealizować, czyli jesteśmy zaskoczeni, że no, na pewno się nie spodziewaliśmy po pierwszych meczach, że uda nam się awansować. Więc zaskoczenie jest oczywiście pozytywne. I się cieszymy z tego. Taki, no nazwijmy to kop, taki pozytywny bodziec do przodu właśnie, żeby piłkarsko się organizować, budować drużynę, ustalać taktyki, by żyć tym zespołem. Zdecydowanie tak. Widzimy teraz, jakie robiliśmy błędy, robimy ich teraz mniej, ale na pewno jest materiał po tym sezonie do tego, żeby wiemy, na co musimy bardziej zwracać uwagę podczas... No właśnie, kto się tutaj wyróżnił w sposób szczególny? Bramkarz dostał wyróżnienie za cały sezon, a więc budowanie drużyny zaczyna się od bramkarza, no i ten bramkarz jest, kto nim jest? Rzeczywiście od dawna z wami taki golkiper funkcjonuje? Konrad grał z nami 2 mecze do tej pory. Wcześniej mieliśmy Mateusza, który grał z nami większość meczy, ale złapały kontuzję. Ale Konrad bardzo dobrze zagrał w tych 2 meczach. Został dobieściakiem. Na pewno to jest pomógł. Tak. Pomógł bardzo, zdecydowanie tak. Mateusz też nam pomógł, ale no, tutaj dobrze, że zjawił się Konrad, który w tych 2 ostatnich meczach nam... Gdyby nie jego postawa, to nie udałoby się tego tutaj awansować. A gdybym miał wybrać tak naprawdę z moim subiektywnym zdaniem dobieściaka w naszej drużynie, to jest to Paweł, który nie grał ze względu na kontuzję w dzisiejszym turnieju, ale naprawdę, kiedy gramy z Pawłem, to ta gra układa się naprawdę fajnie. Potrafi dobrze przytrzymać piłkę, wykończyć akcję i to jest mój tak osobiście taki debeściak. O Jezus Maria. Zapytam, może przedostatnie pytanie. Będziecie chcieli coś zmienić w zespole? Dokupić, mówiąc w cudzysłowie, oczywiście kogoś wzmocnić się, zaprosić kogoś z przyjaciół, kto z wami by zagrał? No właśnie, nie mamy takiego zamiaru. Naszym zamiarem jest to, że jesteśmy... Dokładnie, jesteśmy dziesiątką znajomych, którzy grają razem, dziesiątką przyjaciół. Naszym celem jest o to, żebyśmy my jako ten zespół, jako ta dziesiątka znajomych, żebyśmy my grali jak najlepiej i dopóki naprawdę nie będzie problemu, że nie możemy skompletować 6 zawodników na mecz, no to będziemy się trzymać tego składu. No teraz właśnie tak było, że musieliśmy kombinować z bramkarzem, ale no to jest ta jedyna pozycja, gdzie musieliśmy tutaj. Nazwa zespołu się wam podoba? Tak. Czy chcecie ją zmienić? Nie. Nie chcemy zmienić nazwy. Gra zespołu taty, tak? Dobrze mówię? Tak. Podobała się? Tak. Może grać tak, czy lepiej powinien grać? Tak. W pierwszym meczu daliście mi wszystko. W drugim też. I gratuluję też wspaniałego dopingu, zainteresowania, no i tego, co właśnie pcha drużynę do przodu, takiej pozytywnej energii. Dziękuję bardzo. I co? Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie będzie równie dużo frajdy.